odkryto u pana raka prostaty? Rak prostaty został wykryty przypadkowo. Zapisałem się na badania endokrynologiczne, które były w danym momencie mi potrzebne, ponieważ same podawanie hormonów jest związane z konsultacją urologiczną. Endokrynolog skierował mnie na badanie, na konsultację urologiczną. Urolog zbadał stwierdził przerost gruszołu prostaty i skierował mnie na biopsję. Biopsja wykazała na prawym płacie ognisko rakowe. Dobrze, a czy według pana problem raka prostaty jest wystarczająco nagłośniony w mediach? Znaczy mi się wydaje, że troszeczkę za mało. Ja wokół siebie robię jednak, że tak powiem, rozgłos, bo uważam, że jest to jedna z poważniejszych dolegliwości, która dotyka mężczyzn. No. A jakby pan zachęcił kolegów, aby zaczęli się regularnie badać i dbać o swoje zdrowie? Jakby zachęcił? Że to przychodzi niespodziewanie, bo przecież od wielu lat kontroluję co roku prostatę, znaczy wyniki badania i badania ultrasonograficzne i wszystko było ok. No a w tym roku jednak przychodzi moment, że się pokazał. Jest po raz pierwszy na prawym płacie się usadowił. No mam nadzieję, że wyeliminowany będzie z tego miejsca i da spokój.